Kontynuujemy lekturę listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Jeszcze w kolejnym tygodniu będzie towarzyszył nam ten list. Dzisiaj druga część rozdziału trzeciego. I słyszeliśmy takie słowa. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani mogli ogarnąć i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. No właśnie, poznać miłość Chrystusa. Paradoksalnie chciałoby się powiedzieć, że nie ma niczego prostszego, a jednak widzimy, że jest to pewne zmaganie, z którym zmaga się każdy z nas. W czym objawia się miłość Chrystusa? W tym, że Bóg stał się człowiekiem, że przyjął naszą naturę. Jest bardzo ciekawe, bardzo wielu świętych właśnie mówi o tym, że jeżeli chcesz mieć głębszą relację z Bogiem, nawiązać kontakt z Bogiem, to wpatruj się w człowieczeństwo Jezusa, czyli w to, jak Bóg stał się człowiekiem i jak żył. Że właśnie przez to, że Jezus był człowiekiem, żył z nami tutaj na ziemi, że modlił się, cierpiał, rozmawiał, uzdrawiał, głosił słowo, że właśnie wpatrując się w to, jakim był człowiekiem, możemy nawiązać niesamowity, głęboki kontakt z Bogiem. Czyli poznać miłość Chrystusa. I ostatecznie widzimy tę miłość, jak ona się realizuje, że ta miłość do nas, do Ciebie, kiedy staje Jezus wobec wielkiego dylematu, właśnie dylematu, czy przyjąć śmierć straszną, okrutną, cierpienie na krzyżu, bo Jezus był wolny. Jezus wielokrotnie powtarza w Ewangelii: nikt mi życia nie odbiera. Ja sam je dobrowolnie oddaję. I dlatego, jak czytamy Ewangelię i Wielki Czwartek to obchodzimy, to jest to dramatyczny moment, kiedy Jezus drży przed śmiercią i mówi: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Czyli Ojcze, jeżeli jest możliwe, żebym nie szedł na krzyż i nie umierał w ten straszny sposób, to oddal to ode mnie. Dlaczego to jest dramatyczne? Bo Jezus mógł tego nie zrobić. Tak jak my jesteśmy wolni i możemy wielu rzeczy nie zrobić. Ty dzisiaj zdecydowałeś się, że chcesz przyjść do kościoła na Eucharystię, ale jesteś wolny. Mogłeś tego nie zrobić, prawda? Bo jesteśmy wolni. To jest decyzja naszej woli. Ja chcę i robię. I właśnie wobec tej decyzji staje Jezus i stanął. Właśnie wobec dramatu i powiedział: tak, jednak chcę, niech to się stanie, choć jest to straszne, bestialskie, z miłości do nas, z miłości do Ciebie. Bóg staje się człowiekiem, umiera na krzyżu i potem zmartwychwstaje dla naszego zbawienia. I właśnie jesteśmy zaproszeni, aby tę miłość poznawać, gdzie jest trudność, gdzie są zmagania, gdzie są problemy. Że jest zły duch szatan, który reinterpretuje rzeczywistość. Kiedy? Myślę, że rzadko przychodzą myśli, że Bóg jest zły, kiedy mamy zdrowie, są pieniądze, mamy za co żyć, plany się układają, w rodzinie jest dobrze. To myślę, nie przychodzą spontanicznie takie myśli: a gdzie jest ten Pan Bóg i co robi? Jak się tak wszystko układa dobrze, to z reguły jesteśmy zadowoleni. Ale kiedy przychodzą te momenty trudne, cierpienia, śmierci kogoś najbliższego, akurat przedwczoraj zmarł mąż mojej kuzynki, młody człowiek, 40 parę lat. No i to dzieci są jeszcze, prawda, żeby je wychowywać. I rodzą się wtedy pytania: gdzie jest Bóg? Dlaczego tak? Kiedy ludzie tracą pracę na Ukrainie, cała ta straszna wojna, gdzie tracą swoich najbliższych, tracą wszystko.
zostają z niczym, z dwoma siatkami w rękach, jeżeli udało im się zabrać coś z domu. I nie mają nic więcej. Nie mają dokąd wracać. Cały dobytek życia został zabrany, a często jeszcze zginęli najbliżsi. To są tragedie. I wtedy rodzi się pytanie, Boże, gdzie jesteś? I wtedy przychodzi demon, szatan i wykorzystuje ten moment cierpienia, interpretując to wydarzenie i ukazując, że Bóg jest zły, że Bóg nie kocha, że Boga nie ma. Bo gdyby był albo kochał, to nie postępowałby w ten sposób. Prawda? I właśnie wtedy w sposób szczególny jesteśmy zaproszeni właśnie, aby poznawać tą miłość Chrystusa. Aby zobaczyć, że wiara w Boga nie polega na tym, że Pan Bóg będzie nam wszystkie problemy rozwiązywał, kłody z nóg usuwał, żebyśmy się, broń Boże, w życiu nie potknęli, żadne cierpienie nas nie spotka, a starość, która przyjdzie, nie dotknie nas żadną chorobą i cierpieniem. Że jest jakaś właśnie tajemnica cierpienia, które można ofiarować. Ja wiem, to się prosto mówi zdrowemu, prawda, że można ofiarować cierpienie. Kiedy człowiek cierpi, to jest ten dramat. Ale właśnie dlatego chcemy wpatrywać się w Jezusa Chrystusa, w Jego życie, w Jego miłość. Demon nie jest w stanie zanegować Boga. Często widzi, że tego nie jest w stanie zrobić w naszym życiu, ale chce nam wypaczyć obraz Boga. Pokazać Boga jako karykaturę. Karykaturę. Dawniej w kościołach kapucyńskich był taki zwyczaj, że kiedy było głoszone Słowo Boże, to ten, który głosił, cały czas trzymał w ręce krzyż i pokazywał krzyż. I właśnie ja też chcę wam pokazywać ten duży, ogromny krzyż, który mamy tutaj w parafii. Mówić, zobacz, miłość Boga do ciebie nie zna granic. Bóg nie cofa się przed niczym. Bóg z miłości dla ciebie umiera na krzyżu. Więc życzę wam właśnie tego doświadczania miłości Boga, wprawdzie rozkochiwania się w tej miłości, przyjmowania jej, abyśmy mogli właśnie zakorzenić się w tej miłości. Że wtedy, kiedy będą przychodziły te trudne momenty, abyśmy mogli odpowiedzieć na to kuszenie demona, mówiąc mu, to nieprawda. Bóg taki nie jest, jak ty mi mówisz. Bóg jest taki, jak przedstawia mi go Biblia, pełen miłości i miłosierdzia. To prawda, nie wszystko na ziemi rozumiemy, ale chcemy wierzyć, właśnie w wierze, że Bóg obejmuje to wszystko. I jest jakiś tajemniczy plan naszego zbawienia i Bóg ze wszystkich wydarzeń może wyciągnąć dla nas dobro. Więc tej głębokiej wiary życzę wam i sobie. Amen. Życzę wam pięknego dnia, w którym daj Boże, abyśmy właśnie poznawali niezgłębioną miłość Chrystusa. Tą miłość, którą Bóg ma dla ciebie. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.